Pan minister Maciej Wąsik, wiceszef MSWiA, pisze, że to mężczyźni, którzy przylecieli do Mińska z Bagdadu za kilka czy kilkanaście tysięcy dolarów i że tak naprawdę taką reakcją możemy wpisywać się w scenariusz Łukaszenki. Mówi o takiej reakcji, jeśli chodzi o przyjęcie i otwarcie granic dla wszystkich tych osób. Przede wszystkim mówimy nie o wszystkich osobach, ale o 32 osobach, które w tym momencie koczują bez dostępu chociażby do toalety, bo też odmawia im się pójścia, żeby załatwić sobie potrzeby fizjologiczne na polskiej granicy. Pan minister Wąsik kłamie w celu rozpętania po raz kolejny antyuchodźczej nagonki. Wszystkie relacje, które mamy od tych osób, wyglądają zupełnie inaczej. To są osoby, które uciekają z Afganistanu przed niebezpieczeństwem. Oczywiście w sposób nielegalny i wszystko wskazuje na to, że zapłaciły jakimś przemytnikom, żeby te osoby przewiozły ich do Europy. No ale no, to niczego nie zmienia w kwestii prawnej po prostu, w kwestii tego, że Polska zobowiązaniami międzynarodowymi, ale także polskim prawem jest po prostu zobowiązana do przyjęcia i zaopiekowania się tymi ludźmi i rozpoczęcia procedury azylowej, żeby można było dowiedzieć się, czy to, co mówi Wąsik, minister Wąsik jest wyssanymi z palca bzdurami, czy faktycznie tak jest. No to przyjmijmy tych ludzi i sprawdźmy te rzeczy. Zastanawiam się tylko, panie pośle, czy przyjęcie tych osób, jak rozumiem taką logikę i polskiego rządu i części ekspertów, nie zachęci reżimu Łukaszenki do podstawienia kolejnych osób, już dziesiątek, setek, a może i tysięcy, i problem będzie tak naprawdę narastał, a wiemy przecież, że w przerzucie migrantów na Białorusi bierze udział na przykład firma związana z prezydentem Łukaszenką i że to jest intratny biznes też dla części tamtejszego reżimu. Co do tego, że jest to rodzaj presji politycznej wywieranej przez Białoruś na Polskę, nie ma żadnych wątpliwości, że to, że z reżimu Łukaszenki brutalna dyktatura decyduje się używać żywych ludzi do rozgrywki politycznej, grać tymi ludźmi, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Ja chciałbym jednak, żebyśmy od Polski oczekiwali czegoś więcej. Żeby Polska nie ścigała się z dyktatorem Łukaszenki na okrucieństwo wobec tych 32 osób, którym w tym momencie odmawiamy pożywienia, dostępu do wody, bo nie piją wodę z jakiegoś pobliskiego strumyczka, nie wiadomo na ile ona jest czysta i zdatna do picia. Oni deklarowali, że w momencie odcięcia przez Polskę od pożywienia jedli po prostu okoliczną roślinność. To są jakieś losowe chwasty, tak? To nie jest żadne pożywienie, które może zapewnić zdrowie i jakąś elementarną no, kondycję komukolwiek, tak? Więc to nie to, że Łukaszenko gra brudną grę, nie zwalnia nas z przestrzegania prawa i elementarnego humanitaryzmu. Oczywiście to jest duże wyzwanie dla Polski i zastanawiajmy się, jak my jesteśmy w stanie, pewnie na większą skalę niż te 30 parę osób, w sposób humanitarny, odpowiedzialny i także bezpieczny dla Polski, móc pomagać tym ludziom, tak? Że działajmy na arenie Unii Europejskiej, apelując o solidarność. To będzie o tyle trudno, że kiedy ostatnim razem państwa na południowej granicy Unii Europejskiej potrzebowały tej solidarności, to Polska im tej solidarności odmówiła.